Cześć Wam, witam serdecznie. Ja już przygotowuję się prawie do majówki, a tak naprawdę to jest mały joke, bo jest straszliwie zimno i nie radzę siedzieć. Mam pod pupą plecak przecież, bo zimno za mną jest. O. Widzicie? No trzeba trzymać jednak ręką. Dobra. I żeby było wesoło, to zostawię, to nie będę powtarzał. Straszny, straszny wiatr tutaj jest. Kto pyta, ten nie błądzi, więc ja tutaj spieszę z odpowiedzią, tak jak będę umiał odpowiedzieć i tak jak, i co ja bym zrobił, a propos właśnie na przykład majówki, którą wspomniałem. Ludzie nie lubią długo czekać. Czytam pytanie. Rafał, nagrasz film o tym, jak funkcjonować w społeczeństwie, w którym jest dużo imprez i alkoholu, na którym musimy być. Jak sobie radzić, jak nauczyć się konkretnie odmawiać spożywania tego gówna. Jakieś spotkanie rodzinne, to jest urodziny, imieniny, ba, a nawet wesela czy pogrzeb. Jaka jest ogólna zasada? Że na razie unikamy miejsc i okoliczności osób, z którymi piliśmy i w których przebywaliśmy. Jeśli ktoś na przykład nie ma takiej wiedzy. Że nie musimy za wszelką cenę gdzieś być. Nikt nam nie każe. Co to znaczy, w których... funkcjonować w społeczeństwie, w którym jest dużo imprez i alkoholu, na którym musimy być. Co to znaczy musimy? Ja rozumiem pogrzeb, no ale my nie musimy na pogrzebie się nie pije, ale rozumiem, że chodzi o stypę. I teraz tak, przecież to wszystko zależy, to nie jest fajne miejsce. Jak ja nie będę miał w końcu chaty, to ja nie wiem. Co to znaczy musisz? Teraz i zobaczcie, ile to jest, ile czynników na to wpływa. Dlatego ja często nie mogę się odnieść. Zresztą może ja powiem o sobie właśnie, bo przecież takie jest założenie test misji, że ja mówię o sobie, a nie komuś coś nakazuję. Jeżeli, przecież to zależy od stażu, ile nie pijesz. Jaką masz psychikę? Czy jesteś podatny na to? Czy czujesz się gotowy w ogóle na iście na taką imprezę? Bo to, że czasami... niektórzy mówią, mi to nic nie robi. Robi ci, ty nawet o tym nie wiesz. Ja też czegoś, czy ktoś nie wie z dzieciństwa, kiedy miał na przykład 2-3 latka, a to zostaje w głowie. I tak samo my widzimy, to rejestrujemy, wzruszamy ramionami, a tak naprawdę to tam gdzieś w środku... Ja na przykład tak mam, jak zostałem poczęstowany, zdaje się, z rok temu, tam jest taki odcinek o tym i facet pił piwo, czy ja się nie napiję. I ja mam co innego. Tak samo gdzieś tam w Gościnie, jak byłem, to czuję się jak naznaczony. I nie dlatego, i ja się nieźle czuję, straszny wichura, i nieźle się czuję, że nie mogę wypić i mam jakąś złość i zawiść i wkurzony. To znaczy inaczej. Jestem trochę niezły, ale no niezadowolony, że jestem kimś innym. Ja lubię być kimś innym, tylko nie w tą stronę. I mnie to tak, wiecie, ja uważam się wtedy za jakiegoś gorszego. Dlaczego wszyscy mogą, a ja nie mogę? Nie mogę, bo jestem chory. I teraz... Bardzo często, ja spotkałem się z kilkoma osobami w życiu, które z jakąś taką dumą, na wesoło o tym mówią, czy na przykład na terapii, czy gdzieś tam. Oni kiedyś pracowali jako barmanka, barman, czy kelnerka, albo w sklepie monopolowym. Im to nie robi, oni po terapii, jak skończą, wracają tak naprawdę do paszczy lwa. I ja mówię, stary albo stare, co ty gadasz? Gdzie się pchasz? Po co? I ona rzeczywiście bardzo często tak jest, że minie parę miesięcy
i gdzieś tam ktoś kogoś, ty, a co Baśka robi? No jak to co? No kurczę, z powrotem. Ja się pytam, ja mam zasadniczo pytanie, dlaczego ja nie mam tego kłopotu? Bo ja się nie pcham. Jeżeli ja chcę żyć i wartościuję sobie, co ja chcę? Czy ja muszę iść, jeżeli dzisiaj nie jestem gotowy, bo może kiedyś na przykład będę, ja na dyskoteki nie chodziłem, no byłem tam czasem gdzieś tam z przypadku i tak dalej, ale no, załóżmy, no, że chodzi o dyskotekę. Czy ja jestem w stanie dzisiaj zrezygnować z Sylwestra? Na przykład ja nie byłem. Na trzech ostatnich Sylwestrach nie byłem. Czy ja jestem w stanie zrezygnować, poświęcić durną jakąś tam imprezę, bo to nie jest coś jakiegoś, bez czego się nie da żyć, że coś jakiegoś, wiecie, jakiegoś wartościowego, podniosłego, że, bo jak tam nie pójdziesz, jak nie spędzisz w Zakopanem Sylwestra, to się Martyniuk obrazi albo nie wiem co. No nie, bo jaki jest koszt, jak sobie wagę zrobisz? Ty sobie spędzisz z ukochaną, czy w jakimś tam innym gronie, z którzy mają zrozumienie dla ciebie na przykład i powiedzą, czy na głos, czy gdzieś tam do siebie, że aha, dobra, to, czy my, na przykład jest bardzo ważne to, w jakim towarzystwie się obracasz. Jeżeli ktoś wie o problemie, to nie będzie cię męczył i cię molestował. No weź tam, bo ja, są takie sytuacje, że od jednego ci się nic nie stanie. I niektórzy, jak ten osioł mówi, rzeczywiście, może masz rację, to wy mnie przypilnujecie, ja sobie jednego wypiję. No i guzik, on wypił nie jednego, tylko to jeszcze może na drugą nóżkę i te zdrobnienia, to umniejszanie problemu i tak dalej, tak, powodują, że no, lecimy z koksem dalej, a raczej z alkoholem, nie z koksem. I teraz ktoś się na mnie patrzy, leży se w krzakach. No. I teraz to właśnie no, odmawianie, to może na sam koniec. Jakże dużo to zależy od twojego nastawienia, bo jeżeli ja sobie zważę to wszystko i powiem, zrobiłem już taki postęp, nie piję rok, nie piję dwa lata, nie byłem w zeszłym roku. Ja z premedytacją, ja miałem zająć się muzyką, nie wiem, czy ta pani mnie ogląda, jeżeli tak, to ją pozdrawiam. Ja przeprosiłem i powiedziałem kilka dni wcześniej, ja już nie pamiętam, ale powiedziałem, no tak, powiedziałem, że mam problem, ale też jeszcze tam dołożyłem troszkę, żeby nie było, że sobie na pewno poradzą i beze mnie i tak dalej. Ja nie chcę ryzykować. Przede wszystkim ja się nie wstydzę powiedzieć, że mam problem, nie mogę pić, swoje wypiłem, nie muszę się przede wszystkim tłumaczyć. Wiecie, ja czasami jak tak oglądam, czy czytam gdzieś jakieś fora, rzeczywiście często się spotykam z czymś takim, że o, Polak, już go interesuje, a tamten musi się tłumaczyć. Czy rzeczywiście jest u nas taka mentalność, że my... Ja też. Dlaczego mi jest łatwiej tak leżeć na przykład gdzieś za granicą, siedzieć na ławce i nadawać do telefonu? Bo tu mam takie poczucie, że zaraz tam za kamieniem ktoś siedzi i nasłuchuje, że tam, a tam mają w dupie i nikt nikogo nie podsłuchuje. Przynajmniej takie miałem wrażenie. I teraz, no tak, muszę. Nic nie muszę. Ja tu chyba za blisko krzyczę do mikrofonu. No tak, no, jak sobie radzisz, żeby konkretnie odmawiać spożywania tego gówna? Co do gówna, to się zgadzam. Co to znaczy konkretnie? Dlaczego ty masz na kogoś krzyczeć, siekierą go straszyć i mówić, zrozumiałeś mnie czy nie? To jest właśnie to, że nie ma tego zrozumienia po drugiej stronie ludzi. Dlaczego oni tak za wszelką cenę promują to picie, że jak ty nie wypijesz, to ty jesteś jakiś, nie wiem, jakiś dziwny, jakiś inny, bądź trendy, bądź gość, bądź cool, wypij ze mną, bo tutaj mam nowość, jest promocja i tak dalej, będziesz się czuł tak. Ja dzisiaj wiem, że jest zupełnie inaczej bez tego gówna właśnie, jak napisałeś. I teraz, co ja robię? To, co powiedziałem, jak się spotkałem z tym, słuchaj, bez ogródek mówię ci, przede wszystkim nie można się tego wstydzić. Zależy też, z kim rozmawiamy.
Możemy sobie z kimś pożartować, że już swoje wypiłem. Żadnych ściem, że tam antybiotyk czy coś. A najlepszą metodą jest po prostu mieć swoje zdanie, bo się szanujesz, liczysz się. Mówisz, stary, sorry, ja nie piję. A czemu? Bo nie piję. I gadacie o czymś innym. Bo tak mi jest dobrze, bo lubię nie pić. No nie będziesz się wdawał w dyskusję, a może jednak, a może sram to tamto. I o to tu chodzi. Po co? A z tymi imprezami? Ja rozumiem, że nikt przecież nie odmówi pochówku, uczestniczenia w pochówku bliskiej czy dalszej osoby, ale no, rzeczywiście teraz no, nie przypominam takiej gdzieś sytuacji, ale jest to właśnie, to jest to nastawienie psychiczne, żeby się nie czuć tym odludkiem, tym innym, bo to jest jak z tą plamą, jak się ochlapiesz, jak o niej nie wiesz, to funkcjonujesz cały dzień, albo jak był rozporek otwarty. A jeżeli tutaj sam sobie wmawiam, że Boże, jestem jakiś inny i tak dalej, to już oceniam siebie i nasłuchuję, wypatruję, czy wszyscy pokazują palcem na Rafała, jemu nie lać, on jest pijakiem, alkoholikiem i tak dalej. I wesele. Siądź z babcią, z ciotką, która nie pije. To jest świetna metoda. A ja chcę pogadać z kuzynem. To idź, ale nie wtedy, kiedy on se nalewa i poprosisz go, pogadacie, pośmiejecie się i tak dalej, co słychać i w ogóle. Czy no jeżeli macie tam z godzinę posiedzieć, no to niech zrozumieją, że ty masz problem. To już naprawdę zależy od... Mówię, nie wiem w jakim środowisku kto żyje. Jeżeli ludzie tamci wiedzą o twoim problemie, bo przecież nie muszą o tym huczeć, ale gdzieś tam w rodzinie na przykład, czy u mnie wśród znajomych, gdybym ja teraz... Ja na przykład teraz oczekuję takiego spotkania, jak przyjadą z Warszawy, gdzieś tam z tych okolic, bo tam gdzieś tam mieszkają, jak przyjadą do Gdańska i może się spotkamy, oni nie mają z tym problemu i będę bardzo chciał się z nimi zobaczyć. Pozdrawiam kiurowców. Wrocław, Warszawę, Siedlce wszystkich. I z nimi to jest dla mnie też wyzwanie. Wyzwanie nie dlatego, że mi się będzie chciało pić alkoholu, że mi będzie język uciekał, jak to się mówi, do dupy, ale samo to cholerne poczucie rock'n'rollowcy, na czarno ubrani, skóry, może jakieś ćwieki i tak dalej, glany. I to przypominanie sobie tego właśnie muzycznego też świata, takiego punkowego i mówię, cholera jasna. I to jest takie, też żal, to jest właśnie żal po stracie. Ale jeżeli przewartościujesz to i sobie pomyślisz, kurwa, ale przecież ja przez to gówno ile straciłem, to ty sobie wybijesz z głowy. Fajnie, bo wy jesteście mądrzy, bo wy się nie uzależniliście. Wy możecie pić, bo panujecie nad tym. Panujecie w sensie, że nie musicie kontrolować, bo pijecie bezpiecznie, normalnie, okazjonalnie. Ale jeżeli ktoś już jest uzależniony, tak jak na przykład ja, to ja już nie mogę wypić żadnego kieliszka i o tym na okrągło wszędzie trzeba mówić, bo ci, którzy już się uzależnili i nie ma żadnych wyjątków, żadnych, to nie mogą już wrócić do picia kontrolowanego ani do niekontrolowanego, czyli albo widocznie nigdy nie byli uzależnieni, albo są z kosmosu na przykład. I nie da się już nie kontrolować, czyli myślisz sobie, ja już nie muszę na przykład alkoholem regulować uczuć. Tylko, że jak ja wypiję troszkę, to będę miał to samo, co wczoraj i będzie lecimy z koksem, bo przecież było tak dobrze. Bo nie mamy wpływu na tą reakcję chemiczno-biologiczną w głowie, co tam się za chwilę, dosłownie po paru sekundach, jak tylko alkohol się wlewa, dojdzie do krwi, już przez ślinę, już wkrąży właśnie w tej krwi
i jak nam zmieni świadomość momentalnie i już tutaj można stracić bardzo szybko kontrolę. Także ja bym po prostu nie... Ja nie wiem, wiecie, są pewne rzeczy ważne lub mniej ważne. Jeżeli ja wolę żyć, to naprawdę ja nie muszę iść na jakąś imprezę. A jeżeli będę chciał pójść na imprezę, to pójdę z ludźmi, którzy albo to rozumieją i oni nie będą mnie po prostu zadręczać tym, albo po prostu wiedzą o tym i w ogóle no, nie odezwą się na ten temat. Jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo, bardzo, bardzo to szanuję, bardzo mi się podoba. Pomimo tego, że zdradzają mi niejako mój problem, ale i też już się głupio czuję, to jest mi niezmiernie miło, wiatr, jest mi niezmiernie miło, jak mnie zapytają. Oczywiście, no przecież nie powiem, że nie, ale to jest bardzo dla mnie miłe. To jest właśnie ten szacunek, że ktoś liczy z tym. Rafał, ja tak gdzieś miałem właśnie, nie raz zresztą, że będzie ci przeszkadzało, jak my sobie zrobimy po drinku. Mówię, nie, wy sobie bądźcie jeszcze, ja mam tu herbatkę, mam kawkę, jest fajnie. I ja myślę, że te 15 minut to coś z tego wyciągniecie, bo no co to znaczy, jak funkcjonować? No przecież może nie jesteśmy jacyś w tym jakieś związani, w jakichś kajdanach. Bo jest na początku też w zaleceniach omijanie sklepów z alkoholem, półek. No na pewno na tym weselu nie polewaj. Nie polewaj, nie dotykaj w ogóle, nie siadaj przy butelce. Nie patrz nawet, nie patrz na to, bo ci będzie ta... To wiecie, no ja nie wiem, teraz brakuje mi tego słowa, a licznik leci, nie ta chciwość, ta pazerność, ta chciwość, że też bym chciał, to jest mimowolnie, nie patrz na to, po co, spójrz sobie na laskę na parkiecie w tym czasie, a tam dziadek z babcią jak świetnie wywijają twista, mając 88 lat, na to sobie popatrz, a nie tam jak chla ktoś. Przypomnij sobie, jak też tak chlałeś i ile straciłeś. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.